Tradycyjne Święto Plonów to jedno z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez gminę Trzebnica. Tym razem to Ujeździec Mały stał się miejscem, w którym mieszkańcy gminy radością udanych zbiorów chcą podzielić się z innymi. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Marek Długozima, a starostami dożynkowymi Grażyna Łapucha i Wiesław Łabuza. Wszyscy uczestnicy dożynek przemaszerowali w barwnym korowodzie przez ustrojoną wioskę, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Dopiero teraz widzę, jaki to jest ciężki trud rolników, żeby wyprodukować tą żywność, bez której cały glob ziemski nie mógłby istnieć. Pamiętam, kiedy się spotkaliśmy tutaj z panią Soty, z panią Grażynką na otwarciu świetlicy, to padła propozycja: panie burmistrzu, z dowodu wdzięczności i tego wszystkiego podejmiemy się trudu zorganizowania dożynek. Tak sobie pomyślałem, szczęście ma ta parafia Koczurki, bo ciągle te dożynki tu z boku tej parafii, ale jak są tacy ludzie o takim zaangażowaniu, takim sercu, to naprawdę warto. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję dla całej wioski, dla wszystkich, którzy się w jakikolwiek sposób włączyli. Jak panie zareagowały, kiedy dowiedziały się, że dożynki będą właśnie tutaj w państwa wiosce? Było to dla nas zaskoczenie, na pewno. Byśmy się... Z jednej strony miłe, ale z drugiej strony byłyśmy przerażone, bo to jest jakieś wyzwanie dla nas. Tym bardziej, że dopiero co nam powstała świetlica, wcześniej mieliśmy problemy, żeby się spotykać, integrować, bo nie mieliśmy miejsca, a teraz na pewno dużo więcej możliwości dzięki tej nowej świetlicy. Mszę dziękczynną, podczas której rolnicy dziękowali Bogu za zbiory z pól, ogrodów i sadów, prowadził ksiądz Krzysztof Dorna, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koczurkach. Jest to piękny czas, święto wszystkich rolników, sadowników, wszystkich hodowców, aby podziękować za tegoroczne plony, za cały owoc ciężkiej pracy. I jako duszpasterz też uczestniczę w tym wydarzeniu, modląc się za wszystkich parafian. I jest to dla mnie wielka radość, że możemy się tu wszyscy razem spotkać. Ja kłania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola wolą mą. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem. O oprawę muzyczną podczas mszy świętej tradycyjnie zadbał zespół Jordan z Koczurek. Mszę świętą koncelebrował również ksiądz Artur Kochmański, były proboszcz parafii w Koczurkach. Obrzęd dożynkowy przeprowadził zespół Ale Babki z Czeszowa, a tradycyjne już dzielenie się dożynkowym bochnem chleba przekazanym przez starostów dożynkowych rozpoczął burmistrz Marek Długozima. W imieniu zgromadzonej tu społeczności serdecznie dziękuję za ten wymowny dar, który jest nie tylko symbolem zebranych plonów, ale także rolniczego trudu. Dlatego na Wasze ręce składam wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za owoce Waszej niełatwej pracy. A dzieląc się tym chlebem z uczestnikami dożynkowej uroczystości, wyrażam pragnienie, byśmy umieli dzielić się z nim i z innymi. Dożynki to również święto wsi i jej mieszkańców, bez których, jak podkreślał historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos, nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. Bo to oni właśnie wiernie stoją na straży najpiękniejszych wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są prezentowane tutaj zwyczaje dożynkowe, przepiękne wieńce i kramiki. Po raz kolejny nie zawiodły gminne sołectwa. Przygotowano aż 33 wieńce i 21 kramów dożynkowych, na których królowały pasztety, pierogi, swojskie kiełbasy, pieczone mięsa, nalewki, ciasta i wiele innych specjałów, obok których nie można było przejść obojętnie. Pyszną kaszkę w pomarańczach z rodzynkami, wyśmienite wyroby, swojskie wyroby,
świetny chleb, mnóstwo ciekawych rzeczy i ekologicznych rzeczy. To korzystamy z uroków wiejskich tutaj dań, z przetworów. Już kupiłam dżem z cukinii, tak, no, dynię, chlebek, no i oczywiście pieczonego prosiaczka spróbowałam, jak smakuje. Mamy jeszcze artystycznie zrobione warzywa, czyli dynie, buraczki, rzepę. Mamy również akwarelki wykonane przez naszą mieszkankę, artystkę Elwirę Teski. Jak się podobają dożynki? Bardzo fajne. Nie spodziewałem się takiej dużej imprezy. Także naprawdę rewelacja. Co robi największe wrażenie? No ludzie, atmosfera. Także występ młodych, wieńce, które zostały zrobione. Starania te docenił burmistrz Marek Długozima, przyznając nagrody pieniężne wszystkim sołectwom, które przygotowały zarówno dożynkowe wieńce, jak i kremiki. Najładniejszy wieniec, zdaniem komisji konkursowej, przygotowało sołectwo Brochocin. Musimy przyznać, że był to najtrudniejszy wieniec, jaki do tej pory żeśmy zrobiły. Najbardziej pracochłonny, najbardziej skomplikowany i naprawdę żeśmy się przyłożyły, jeżeli chodzi o dobór materiałów i wykonanie. Wzorem poprzednich lat wyróżniono 10 mieszkańców trzebnickich sołectw, wręczając im honorową odznakę zasłużony dla polskiego rolnictwa, przyznawaną na wniosek burmistrza Marka Długozimy przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Tym razem do grona wyróżnionych dołączyli Janusz Celmer z Trzebnicy, Jadwiga i Zdzisław Dunia z Ujeźca Małego, Stanisław Jakusek z Koczurek, Elżbieta i Zdzisław Komorowscy z Ujeźca Małego, Jan i Róża Markiewicz z Trzebnicy, a także Jacek Tarczyński z Ujeźca Małego. No to dla mnie też duża satysfakcja, bo jak po tylu latach jako rolnik pracowałem, a teraz taką znakę dostałem, no to jak to mówić, dzięki panu burmistrzowi, że pamiętał, zauważył to wszystko, nie? A czego życzy się rolnikowi? No ja to zawsze życzę rolnikowi jak najlepszych wyników pracy. Jest to ciężka praca. Co w niej jest takiego, że nadal pan się tym zajmuje? Ja myślę, że rolnikiem to trzeba się urodzić i być w tej ziemi zakochanym i szanować tą ziemię. Praca ta została doceniona również przez burmistrza Marka Długozimę, który przyznał Edwardowi Sikorze tytuł sołtysa roku 2014. Warto dodać, że po raz kolejny na dożynkach swoje umiejętności taneczne zaprezentowali zarówno sołtysi gminnych sołectw, jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości, wspólnie wykonując taniec Belgika. Starosta powiatu trzebnickiego Waldemar Wysocki przekazał odznaczenia dla starostów dożynkowych. Dla uczestników dożynek po raz kolejny przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich należy wymienić recital Moniki Gruszczyńskiej, solistki operetki wrocławskiej wraz z orkiestrą, występ kapel ludowych Marciny z Marcinowa i Brzykowianie z Brzykowa, a także energetyczny występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Milano. Hasło dożynki to dla mnie jest wielkie święto. Ja jestem tradycjonalistką i wiem, że to naprawdę trzeba się bawić i cieszyć z tego, że się zakończył rok taki rolniczy. Praktycznie wszyscy mieszkańcy zaangażowani są w dożynki, także jestem bardzo mile zaskoczona mobilizacją mieszkańców i dziękuję im. Uważam, że moja wieś jest po prostu wspaniała. Ja jestem dumna i szczęśliwa, że przy sobie mam takich ludzi. Za co w tym dniu powinniśmy podziękować i komu? Panu Bogu na pewno za to, że dał rolnikom czas i pogodę, żeby zebrać plony i jakoś zarobić na swoje utrzymanie i na utrzymanie swojej farmy, tak jakby. Dożynki to coroczne święto radości płynące z zakończenia żniw. Jest też stosowną okazją do tego, by podziękować za trud i pracę rolnikom. Pamiętajmy, że to dzięki nim mamy pod dostatkiem codziennego chleba. Trzebnica, Ewa Miedźwiecka.